Cześć. Niech was Bóg błogosławi. Jadę z Gogolina z powrotem. Czas na mnie. Pozdrawiam Milenę. Jezu, ufam Tobie. Moje pragnienia, maleńka. Bóg skłonił mnie do przeczytania fragmentu Pisma Świętego. Tak, podnieś się i słuchaj mnie. Czy przyjdziesz do mnie w moim kościele? Wasulo, przyjdź do mnie. Do jakiego kościoła, panie? Chcę powiedzieć, do którego? Wszystkie kościoły są moje. Wszystkie należą do mnie. Wszystkie są moją własnością. I tylko moją. Ja jestem kościołem. Jestem głową kościoła. Ale to, co powiedziałeś, Jezu, brzmiał tak, jakbyś chciał, abym poszła do jakiegoś określonego kościoła. Tak to usłyszałam i zrozumiałam. Możesz przyjść do mnie kiedykolwiek i w jakimkolwiek kościele. Nie czyń różnic jak inni. Na przykład noga wielu protestantów i prawosławnych nie stanie w innym kościele niż ich własny. Bóg kierował mną, abym weszła do kościoła katolickiego. Wszystkie należą do mnie. Ja jestem jednym Bogiem i mam tylko jedno ciało. Ciało, które ludzie okaleczyli. Kamienie młyńskie uszkodziły moje ciało. Mój Boże, wydajesz się tak wzburzony. Wzburzony? O, Wasulo! Dlaczego oni tak okrutnie mnie poćwiartowali? Jezus był bardzo wzburzony. Przypomniał mi moment, gdy przewrócił stoły bankierów w świątyni jerozolimskiej. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wers 12 i tak dalej. Aż do dziś nigdy nie słyszałam go, ani nie widziałam tak wzburzonego. Wasulo. Jezus? Jestem. Czy to naprawdę ty tak wzburzony? O tak. To ja. O tak. Wreszcie mogę w tobie, Wasulo, złożyć moje słowa. Ten charyzmat nie jest ci dany dla twoich spraw. Został ci udzielony, aby moje słowa zostały na tobie wyryte. Nigdy wcześniej nie odczułam cię tak wzburzonego. Jesteś taki? Jestem. Moje ciało sprawia mi ból. Zostało rozszarpane. Mój Boże, ale co ja mogę zrobić? Jestem niepewna. Czyż nie wiem tego wszystkiego, Wasulo? Posłużę się tobą aż do końca. Nie obawiaj się mnie nigdy, córko. Zjednoczenie mojego kościoła stanie się uwielbieniem mego ciała. Miej mój pokój, umiłowana.
Tak, panie, nie będę patrzeć ani na lewo, ani na prawo, ani do tyłu. Będę patrzeć prosto przed siebie. Tak, zrozum, jak działam, bądź zawsze jak teraz. Bądź gotowa sprawiać mi radość. Bądź jedno ze mną. Panie, załóżmy, że nie będą słuchać ci, którzy, jak tego pragniesz, powinni słuchać. Zatem teraz jesteś o jeden krok ode mnie. Dziecko, chodź razem ze mną. Tak, podążaj za mną, zaufaj mi. Pójdź, poprowadzę cię. W tym momencie zostałam nagle zaskoczona niezwykłym szczekaniem mojego psa. Zobaczyłam otwierające się drzwi mojej sypialni i rozpoznałam złodzieja, który 3 dni wcześniej wszedł nocą do mojego pokoju, aby ukraść pieniądze i uciekł. Był tu znowu. Ze strachu, stanowczym tonem nakazałam mu wyjść. Wyszedł i w tym momencie podniosłam alarm. Wiedziałam, że Bóg chciał koniecznie powiedzieć mi coś w związku z tym wydarzeniem. Wasulu, chciałbym ci coś przypomnieć. Kiedy bandyta... Jezus użył dokładnie takiego słowa. Później odkryliśmy, że człowiek ten był członkiem bandy. Bandyci to złodzieje należący do bandy. Kiedy bandyta wszedł do twojego pokoju, czy spodziewałaś się tego? Nie. To w ten sposób również ja przybędę. Nagle. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wers 42 i tak dalej. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, wers 2. Nikt też go nie rozpoznał, bo nikt nie spodziewał się go zobaczyć. Jezus chce powiedzieć, że 10 pakowaczy i ludzie z biura widzieli złodzieja przychodzącego wśród nich, ale nikt nie zwrócił na niego uwagi. Ostatnie zdanie jest bardzo ważne, zawiera inny ukryty sens. Słowo rozpoznał jest również bardzo głębokie. Czy to wydarzenie nie przypomina ci o czymś? Pozwól, że ci powiem. On zgrzeszył, lecz czy ci, którzy go osądzili i ukarali, łamiąc kij na jego plecach, czyż i oni nie zgrzeszyli? Nie rozumiem, co chcesz mi powiedzieć. Tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wasulo, czy będę patrzył na to w milczeniu? Czy bronisz bandyty, panie? Nie, Wasulo. Jezus przerwał na kilka sekund. Pokaż mi człowieka na ziemi, który nie grzeszy. Nie znam takiego. Wielkie grzechy, małe grzechy, wszystkie są grzechami. Grzeszenie jest przyczyną mojego smutku. Wasulo, jestem świadkiem tylu grzechów. Miłość cierpi, miłość przeżywa udrękę, smutek. Stworzenie, moje stworzenie, powróćcie do miłości. Córko, napełnij mnie miłością, wynagradzaj. Umiłowana, wynagradzaj.